właściwej tego spotkania chciałabym jeszcze tylko bardzo serdecznie podziękować pani Beacie Groszkiewicz, dyrektor przedszkola Górniczy Kącik, za ogromną pomoc i wsparcie przy organizacji dzisiejszej promocji. Bardzo dziękujemy, prosimy przyjąć. Bardzo proszę Maksymiliana Prusia, wiceprezesa Stowarzyszenia Popiniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, o zaprezentowanie biografii autorki i przeprowadzenie dalszej części wieczoru. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Mam zaszczyt wygłosić laudację będącym życiorysem Janiny Kęsek, Niny. Janina Kęsek to postać wybitnie zasłużona dla tradycji i kultury Bochni. Urodziła się w Bochni 1 sierpnia 1946 roku w rodzinie Wandy Skiszerów i Ludwika Kobieli. Jest absolwentką 1 liceum ogólnokształcącego w Bochni. Matura zdana w 1964 roku. Ukończyła studia na Wydziale Historyczno-Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego ze specjalizacją w historii. Do końca 1975 roku pracowała w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie. Od stycznia 1976 roku aż do przejścia na emeryturę w 2016 roku pracowała w muzeum założonym przez jej dziadka, profesora Stanisława Fischera. Zajmuje się badaniem dziejów Bochni i Ziemi Bocheńskiej. Efekty tych badań prezentuje w postaci wykładów, wystaw, publikacji. Z racji swojej pracy w muzeum najwięcej wyżej wymienionych działań filmowanych było przez tę placówkę oraz Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Głosiła wykłady w ramach czwartkowych spotkań muzealnych, bo to właśnie Janina Kęsek zainaugurowała ten już wieloletni cykl 20 stycznia 1983 roku wykładem o bocheńskich wątkach w Powstaniu Styczniowym. Prowadziła wykłady w ramach Muzealnej Akademii Wakacyjnej, na dorocznych muzealiach i na lekcjach muzealnych. Pracowała przy wystawach organizowanych w muzeum. Większość z nich powstawało właśnie z jej inicjatywy i była ona wówczas jej głównym komisarzem, czasem liderką całego zespołu, który pracował nad tymi wystawami. Od lat 80. działa społecznie w Stowarzyszeniu Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, gdzie zasiada w zarządzie głównym stowarzyszenia. Współtworzyła i aż przez 25 lat kierowała Komitetem Ratowania Zabytkowej Części Cmentarza Komunalnego w Bochni przy ulicy Oracji, przyczyniając się do uratowania kilkudziesięciu nagrobków najbardziej zasłużonych mieszkańców Bochniężczyzny. Angażuje się w pracę przy wystawach organizowanych w stowarzyszeniu, przy katalogach do tych wystaw, a od wielu lat, dobrze Państwo znają ją z artykułów, które publikuje na łamach Wiadomości Bochniańskich, od 2018 roku będąc redaktorem naczelnym tego kwartalnika. Wycinek, bo gdyby wymieniać wszystko, to byśmy siedzieli tutaj, myślę, że do późnych godzin wieczornych. Wycinek najważniejszych publikacji w serii Biblioteka Czwartkowych Spotkań Muzealnych to Bochnia w latach konspiracji galicyjskiej, Cmentarze Bocheńskie, przewodnik historyczny wspólnie z Janem Plaszą, z dziejów fotografii bocheńskiej, oblicza bocheńskiej Madonny, XVII-wieczne kopie, podobizny, inspiracje wspólnie z Grażyną Potępą. W roczniku bocheńskim opublikowała 8 obszernych artykułów naukowo-badawczych i popularyzatorskich. Jest autorką licznych wydawnictw muzealnych, katalogów, wystaw, informatorów. Opublikowała dzięki Stowarzyszeniu Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej również książkę Bochnia i Obwód Bocheński w latach 1863-64. 150. rocznicę Powstania Styczniowego, pokazując zapomniany, niedoceniany, ale wielki wkład dawnego obwodu bocheńskiego dla tego powstania. Z okazji Dnia Niepodległości stworzyła katalog do wystawy Olga Leopoldyna Stawecka, siostra Maria Eligia.
Artykuły Janiny Klęcek ukazywały się we wszystkich periodykach bogińskich parafii, czy to w Gastronie Maryi, czy w Odgłosie Parafii, czy w źródełku parafii świętego Jana Nepomucena. Urząd Miasta Bochnia w 2013 roku wydał jej pracę Kult Świętej Rozalii w Bochni dawniej i dziś. Nie sposób wymienić wszystkich stowarzyszeń, organizacji, z którymi współpracowała, stowarzyszeń, organizacji lokalnych, rozsianych po całej Polsce, tych o zasięgu ogólnopolskim, instytucji państwowych, ale również takich o zasięgu międzynarodowym. Posiada liczne wciąż gotowe do druku publikacje, foldery, katalogi wystaw oraz nieskończoną liczbę notatek, zbiorów, no i to wszystko, co ma w swojej głowie, co zebrała przez kilkadziesiąt lat, badając losy Bochni, Bochęszczyzny, badając przede wszystkim historię ludzi, którzy przez te pokolenia tworzyli nasze piękne miasto. Janina Klęcek to także wielka przyjaciółka bochnieńskiej młodzieży, popularnie nazywana przez nas Panią Niną. Od lat zaraża nas swoją pasją do historii, co poskutkowało licznymi inicjatywami organizowanymi przez młodzież, gdzie służyła dla nas niezawodnym wsparciem merytorycznym. Jako reprezentantka wybitnego rodu Fischerów i Kobielów, a także osoba, która sprowadziła do Bochni Wódkęsków, godnie świadczy o niezwykłej i bogatej historii Bochni. Dzisiaj w Państwa ręce autorka oddała wyjątkową książkę Bochnieńska saga, domy i ludzie, dzieło swojego życia, będące owocem wielu dekad zbierania i systematyzowania wiedzy, często zasłyszanej z opowieści i wyciągniętej z licznych materiałów. Ale o tym opowiadam już osobiście Janina Klęcek.